Zgodziłabyś się z nami zagrać? Zagramy jedną króciutką scenę. Gdy scenka się skończy, Ela pierwsza odpadnie. Ela pierwsza odpadnie, już to nie będzie tym problemem w ogóle. I gdy Ela odpadnie, będziemy my we trójkę musieli zagrać scenkę na czterech aktorach. Potem odpadnie Maryś. I też znowu będziemy musieli zagrać tę samą scenkę na dwóch aktorów, ale na cztery role. I potem wybierzemy kogoś innego. I jedna osoba będzie musiała zagrać wszystkie cztery role. No dobra, boks! Boks! Stosy dla niej to są proste. Więc walisz prostą i swoją. Dzień. Jak to się stało, że ty się pierzesz? Za dodatku jest dwa razy od ciebie lżejsza. Dobra, jedziemy! To są nielegalne walki, co powiedziałeś. Dobra! Dobrze, bardzo dobrze.
Dziękuję ci. No jak ty jest, że ty walczysz z dziewczyną dwa razy lżejszą od ciebie, no... Dawaj, dawaj! To jest taka technika, ona sama aksamitem pokryta, bo w ogóle nie, wiesz, w ogóle, no. Nie, żadnego skrzypienia
Ale widzisz, jak naoliwiłem tam ten mechanizm, dobry, też dobry. Się biało mniej za nim. No dobra, to co? Ciekawe, czy ciepła. Pokażę ci mój strój kąpielowy. Ty ona, ustasz się lepiej. Może przez ten się nie mogę skupić na tym, co ona się lepiej. Aksamitne spodnie, nic za żadnej jednej godziny. Okej. Okay. To jeszcze góra. Zobacz. Też tak samo. Nie, a jednak to jest umiejętnie. No jak? Woda się lepiej. Odumaj. Jakiś gór. No mówiłem, że byśmy czyścili wcześniej. Rok temu. Przecież jak zwijaliśmy, no to miało być posprzątane. No dobra, dobra. Spoko. Taki wielki czyścik. No i ze dziurę w kopu bór! Nie no jest! No i czyścik, a nie spadę, no! Ja cała woda wylatuje! Zatka! Niby glut, niby się lepi, ale ci po prostu jak w kraju. Chwila. A kurde, dobra. No to... Zobacz, jestem w kostiumie. No to... Może znowu te taśmy, no. Już. No dobra. Na darderę, już tam na amen. O. Dobra, to... To może ja się pewnie powoli odwijał, a ty jakby pod... No. To chyba gorilla tak teraz, co? No tak, no a to? Dobry, dobry, słychać z daleka. Okej, dobra, nie to szedę? Chwila, może nie leci. O kurczę, no przepraszam. Przepraszam, tak się zdarza. Fasolka. Dziękuję, Lita. No dobra, to co? Idźmy? Nie, nie wiem, czy to was jest, tak boli. No chyba trzeba, no dobra. To może ja wejdę do środka. Ja nie wiem, co się dzieje z tą wodą. No, no to przez tego ducha. No właśnie, ale skąd to no? Dobra, to ty szybciutko. Tak? Idealnie pod mój tyłek. Tak, tak. O kurczę. Ups. Jejku, kamer wyrwałem. Wyrwałem od papki. No i jak będzie woda podgrzewa? Wyrwałem od papki. No. Chłopki wyrwałem! Okay. Dobra, chyba będzie gitę. Kurde, mam mokre tyłek, posłuchajcie. No, byłeś w basenie, no. O, a ja tu przeniesiągnąłem spodnie. Ale trzeba, kurde. Jest strzepać, bo się powiotą. Ty próbowałeś sobie spodnie. Kurde, no. Moje ulubione spodnie. Mama mi kupiła. Później będę cerował. Bo teraz to już nigdy nie zostało. No spadły się na pokój. Na pasek został w ręku. Ale lekkie. No może miały prawo, już 20 lat nie chodzę. Ale zaraz zobaczysz. Zaraz będzie, zobaczysz. Zobacz, kudek dla. Zesztywniały! Ale pokaż. Może z tego gluta. Walniamy tak, że... No. Gumowa kaciusia. Słodka! Bo ma dwa tryby. Jak się delikatnie naciśnie, to jest właśnie ten, a jak głośny to jest... Może ją trzeba było pompować! Spróbujmy! O kurde, jak rośnie, zobacz! Ale on strasznie tak, wiesz, jak guma, tak trzeszczy. To dawaj, dawaj. Gumowy, nie? Taki stary jeszcze. To odkryjesz go, on po prostu porusza się i on trzeszczy, podłuchaj. To możesz znowu z niego zrobić pieska? Krokodyla? No to... Nie bardzo.
Ale na pocieszenie powiem ci. I łos! Panie Ewa! Ale spokojnie, dla Pani Ewy mamy, mamy wygodne zadanie, które nie jest oddalone od zawodu Pani Ewy, czyli hollywoodzki reżyser. Hollywoodzki reżyser polega na tym, że razem ze Staszkiem odgramy jakąś scenkę na zadany przez Was temat. W pewnym momencie, w takim momencie głośni scenki, którą można powtórzyć, Pani Ewa wejdzie na plan filmowy jako niezadowolony reżyser i będzie i zmieni koncepcję sceny. Będziemy musieli odegrać tę samą scenę, ale w jakiejś innej koncepcji. Wróżba zgubił pierścionek! Wróżba zgubił pierścionek! Obrączkę! Trzy, dwa, jeden, osiem! No jak? No dalej nie ma. Chyba dzisiaj nie wyjdę za mąż. Ale czego nie ma? Jak? No tylko... Pierścionki się zgubiły. Andrzej, ja od początku mówiłem, że ten Andrzej na drugą to jest najgorszy pomysł na świecie. On wszystko zawali. Mówiłem, że pierścionki powinny jeść dzieci. No ale przecież to mój trener tai chi. No ja wiem, że jesteś z nim zżyta i znacie się lepiej i dłużej niż z Markiem, ale... No ale ja mu od początku nie ufałem. Mówiłem. Może masz coś innego na zastępstwo? Cokolwiek. No mam prażenki cebulowe, takie krążki cebulowe. O, nie, stop, nie, stop, proszę pana. To tak nie może być, no to jest produkcja klasy A, a wy mi tutaj gracie, nie wiem. Seria, sitcom, nie wiem. Pani Marlenko. Pani, na zdjęciach tutaj jakaś była taka bardziej kobieca, a teraz to... Nie. Proszę się postarać, proszę. Nie pani, taka narzeczona, taka świeża, taka... Taka wie pan, no, inne dziewczę, tak, a nie. Dobrze. Ja bym jednak prosiła, żeby pan tak bardziej inteligencją pryskał, bo to jest strasznie jakieś takie tempo, nie wiem, no. Czy pan w ogóle czytał ten scenariusz, bo tak jakoś pan szyje po prostu, szyje pan. No bo ja nie wiem, czy to było w CV, ale ja nie umiem czytać. Znaczy, a w CV pisałam koleżanka, to umiem, a jeśli czytać. To by dużo wyjaśniało. Mało mnie to interesuje. Inteligentnie. Proszę jeszcze raz. No jak tam poczucie wielkiej, szalonej, mojej ukochanej przyjaciółki? Prawie nie jest, powiem ci, ukochana. Nie ma pierścionek. Zostały zgubione pierścionki? Te piękne obrączki ze szczerego złota mieniły się tak pięknie w słońcu, przecież sam pomagałem je wybierać. Nie, stop! No nie, no to może jakiś szkaryjski film. Nawet nie zagraliśmy coś z sobą. Nie wiem, no. No proszę pani, no proszę śpiewniej, dobrze? Ja myślałam, no, żeby to coś tam tak troszeczkę wyższy poziom był, tak? To miała być inteligencja, proszę pana, dobra, to spróbujmy odwrotnie, dobrze? Jest pan tępym wołem takim, wie pan, no, bo to może na zasadzie odwrotnie zadziała, wie pan, a nie wie pan, dobra, okej, zacznę. Ja raczej z niej. Kiszka, tego miałem spytać. Co tam? Po co chciałeś zapytać? No co tam? Nie mam
pieczątku. Ale... jakich pierścionków? Andrzej zgubił pierścionek, a to jest mój trener od taksi. Ten... jak on tam... Świadek koronny, tak? Tak, jak najbardziej, bez pierścionków nie ma ślubu, bo nie mogę być tak za mąż. Mam taki długi bel, mam taki przygotowany, a teraz co? A wolniej możesz, bo ja nie... Znaczy ja coś ostatnio widziałem w tej, no, telewizji coś o tych... Stop. Pani, pan proszę pana, za dużo samogłosek. Za dużo samogłosek, nie ma tam ciągle tak. No nie, tak nie może być. To nie jest poza twardzeniem, wie pan. To nie może tak być. To nie jest samogłosek. Nie. Zdecydowanie, nie ma. On prawie nie ma samogłosek. A jak piękny język, proszę bardzo jeszcze raz. Żeby to nie było takie operowe, tylko takie bardziej muzykalowe. Wydeszałam, słuchaj. Michał, dzięki temu będziemy
No, będziemy opływać w force. Już nigdy nie będziesz musiał pracować, będziemy bogaci i w ogóle. Luz, luz i nim. Morele. Ale ty wiesz, że już tu kiedyś radio myślicie, nie? Kurde, rzeczywiście jest radio. Ja myślałem, że to jest innowacyjne, że przecież dźwięku. Zapomniałem, że przecież już radio jest. Kurde. No to takie. Ale gdyby tak na przykład antenki są, to by zrobić. No ale idea jest ta sama, no, że dźwięk przesyłamy. No to tak. Kurde, no. Można na przykład. Nie mogłeś wcześniej. No. Proszę pana, ratownicę. Ratownicę. Pan jest taki muskularny. Ratownicę. Coś trzeba Dawid. 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 Podsiadło? Tak. 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 Pan jest genialny. Pan jest genialny. Dawid podsiadło. Tak. Proszę przyjąć jakąś pozycję, którą pana kojarzy się z Dawidem podsiadło. Tak. Ratownicę. Tak. No, dobrze. Dobrze. Więcej wąsa. Więcej wąsa. Więcej wąsa. Mentalnie. Mentalnie. Więcej wąsa. Tak. Mało, mało, mało miasteczko. Nie. Pyszka jest ta marchewka i myślę, że dodamy ją do tego daku. Kocham, podaj mi teraz garki. Dobrze, ziemniaki obrane? Krzywo. Bierz worek i obieraj jeszcze raz. Stop! Naprawdę musieliśmy go ogłuszyć do tego dentysty. Cicho tam, masz wiecznie jakieś wyrzuty sumienia. I tak jesteś złodziejem, no. Stop, gdzie? Znaleźli nas? Nie. Minka się mnie nie widzisz. Także zawiązała. Wzięłaś tam stare szaty, no to będzie taniej, tak? Nie, teraz mamy problem, jak policja przyjedzie, to ktoś się nie zmaczył? Ale wezmę był dobrze, zobacz, dalej trzyma. Co? Dobrze, dziewczyny, ćwiczymy, ćwiczymy dziewczynki, ćwiczymy, ćwiczymy. Tak, kolano wysoko, kolano wysoko. Jesteście piękne, jesteście wartościowe. Jesteście kochane, powtórzcie, jesteśmy kochane. Jesteśmy kochane. Powtórzcie, jesteśmy kochane. Jesteśmy kochane. Tak, jest. Dobrze, każda niedoskonałość jest waszym atutem. Bardzo dobrze. Zaraz oddacie mi swoje pieniądze. Co? Nie, nie dopuścimy do tego. O, dobrze. Elegancko, dobra. Wiecie, co wy robicie? Jesteście beznadziejne. Nigdy nie widziałam kogoś tak obrachliwie da. Nie krzyczeć! Po co przyszłyście do Polska? Macie być mężczyźni. Macie być silniejsze niż mężczyźni. Biega! Co? Co? A, bo nie dobra. A tak muszę jak tata? To pomaga? Proszę walizki postawić tak. Dobrze. Szybciej. Dziękuję. Proszę bardzo. Na piwek $10. Znaję łaskę pana. Dziękuję. Czy coś jeszcze?